Kraken to perełka, która posiada bonus zarówno pasywny, jak i reaktywny. Perełka pochodzi z oceanicznej przyszłości, no i to jest właśnie jakby troszeczkę jej spory kłopot, ponieważ żeby ją wybudować, no jeśli oczywiście jesteśmy w wysokiej epoce, no to nie ma problemu, bo mamy swoje surowce. Natomiast w niższych epokach te surowce mogą być dość drogie. Na rynku ich nie kupimy, jeśli jesteśmy tam, nie wiem, modernizmie, czy wcześniejszych, czy nawet we współczesności, to na rynku będzie znaleźć bardzo ciężko. Chyba że no, mamy gdzieś znajomych albo osoby w gildii, które są w tej epoce oceanicznej przyszłości, to na rynku może się trafić. Tak to przeważnie krakena, surowce na krakena trzeba kupić gdzieś u jakichś handlarzy. Perełka jest średniej wielkości, 5x5, 25 kratek. To jest obszar, który akurat na tej klasy perełka jak najbardziej warto poświęcić. Co perełka produkuje? Perełka produkuje punkty rozwoju i to całkiem sporo, bo na wyższych poziomach to jest raptem 20%, chyba około mniej niż wynosi poziom danej perły. Także niewiele mniej niż na przykład przylądek Canaveral, a przylądek Canaveral produkuje tylko punkty rozwoju, nic więcej. Natomiast Kraken ma jeszcze tak zwany bonus reaktywny, czyli w przypadku wykonania określonej akcji dostajemy jeszcze bonus. Tu jest akurat bonus do walk. Nazwali to pierwsze uderzenie i chodzi mniej więcej o to, że dla pierwszych bitew, no po zbiorach dziennych albo po wybudowaniu poziomu, jest dodatkowa szansa na uśmiercenie jednej jednostki zaraz na początku walki. Czyli na przykład już na pierwszym poziomu przez 10 walk będziemy mieć 20% szans na to, że rozpoczynając walkę uśmiercimy od razu jedną jednostkę wojskową przeciwnika. No, że jaka to jest korzyść, to chyba, że tak powiem, tłumaczyć nie trzeba. Jeśli my wystawiamy 8 jednostek wojskowych, ktoś też 8, a jedna mu padnie od razu przy walce 8x7, jakby te szanse są nasze dużo większe. W miarę rozwoju perły oczywiście ten bonus rośnie, już przy gdzieś tam 20 którymś levelu już mamy 50% szans na to, że uda nam się zabić tą jedną jednostkę zaraz na początku walki. Tych pakietów jest 15 i więcej na 20 poziomach, czyli przez 15 walk, co drugą walkę, oczywiście średnio statystycznie, powinniśmy mieć z porządnym bonusem, czyli z sytuacją, gdzie będziemy walczyć z przewagą liczebną. Jeśli chodzi o tą perełkę, to tutaj jak najbardziej ją polecam. Dzięki tej perełce wpada nam troszkę punktów rozwoju i zdecydowanie łatwiej się walczy. Jeśli walczymy na polach chwały, tam gdzie to zmęczenie tak dość mocno rośnie w miarę udanych walk, to jeśli odpowiednio sobie tutaj zaplanujemy, czyli na przykład wykonamy ilość walk na polu chwały przed zbiorem dziennym z tej perły, do tego stopnia, że już zaczynamy po prostu no, mieć spore szanse na to, żeby przegrać, zbieramy zbiory dzienne z Krakena i dostajemy ten dodatkowy bonus. Dzięki temu kilka walk na polach chwały jeszcze możemy dorobić w sytuacji, gdzie bez tej perełki by nam się to nie udało. Ja tutaj perełkę już mam tak rozbudowaną gdzieś na 15 poziom. Dzięki temu mam 12 punktów rozwoju i 40% szans na to, że właśnie jedna jednostka padnie przez 13 pierwszych walk. No czyli generalnie no co 2,5 walki, śmiesznie to brzmi, ale tak statystycznie wychodzi, mam szansę na to, że będę walczył z przewagą liczebną. Bardzo fajna perełka, polecam. Uważam, że jak tylko są surowce do zdobycia, zdecydowanie należy ją postawić.